zamknąć wszystkich na 3 tygodnie? Trudna decyzja, profesor. Włodzimierz Gut. Każdy wzrost aktywności będzie łączył się ze wzrostem zachorowań. Dopóki nie zostanie zaszczepione przeciw COVID-19 80% populacji, każdy wzrost aktywności będzie łączył się z pewnym wzrostem zachorowań, uważa wirusolog profesor Włodzimierz Gut. W poniedziałek poinformowano, że od 18 stycznia utrzymane zostaną wszystkie z dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. Obostrzenia te mają być utrzymane do 31 stycznia. Profesor Gut, odnosząc się do decyzji rządu, zwrócił uwagę, że system nauki zakłada bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem. Pojawia się problem, jak prowadzić naukę zdalną. Czy odpowiadają za nią rodzice, czy nauczyciele? Okres nauki w klasach 1-3 to czas, kiedy człowiek uczy się uczyć, zauważył wirusolog. W jego ocenie decyzja o powrocie uczniów klas 1-3 do szkół była trudną, bo poziom zakażeń wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Według wirusologa z decyzją o ostatecznym powrocie do tradycyjnego nauczania należy poczekać do momentu zakończenia badań na obecność koronawirusa wśród nauczycieli. Jeśli w tym środowisku wyjdzie duże ryzyko, można decyzję zmienić, stwierdził wirusolog. Sytuacja wygląda źle, profesor Gut dodał, że z punktu widzenia epidemiologii należałoby wszystkich obywateli zamknąć na 3 tygodnie w domach, bez możliwości wychodzenia z nich. Ale konsekwencje takiej decyzji będą oczywiste, od zawalenia się wszystkich innych dziedzin ochrony zdrowia, po krach gospodarczy, zaznaczył. Ocenił, że podejmowanie decyzji o zdejmowaniu bądź zaostrzaniu obostrzeń jest próbą równoważenia wszystkich sprzecznych tendencji. Sytuacja wygląda źle. Po dość wyraźnym spadku zakażeń wszystko się zatrzymało. Sytuacja ustabilizowała się na wysokim poziomie nowych przypadków, zauważył. Jak zaznaczył, dopóki nie zostanie zaszczepiony 80% populacji, to każdy wzrost aktywności będzie łączył się z pewnym wzrostem zachorowań. Zamknięte restauracje, hotele i stoki. Wśród obowiązujących do końca stycznia obostrzeń są te dotyczące zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób, obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zachowania dystansu 1,5 m oraz dystansu 100 m w przypadku zgromadzeń. Ponadto wciąż, do końca stycznia, obowiązuje zamknięcie restauracji, które mogą jedynie serwować dania na wynos i dowóz. W sklepach i galeriach handlowych, w których otwarte są tylko niektóre sklepy, obowiązuje możliwość wpuszczania jednego klienta na 15 m². Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze oraz hotele dla medyków. Do końca stycznia zamknięte pozostaną także stoki narciarskie. Zamknięte pozostają boiska, siłownie, centra sportowe, w których przebywać mogą jedynie osoby uprawiające sport profesjonalnie. Po przyjeździe do Polski wciąż będzie obowiązywała 10-dniowa kwarantanna po powrocie do kraju transportem zbiorowym.